Matka Boska Nadziei 20 czerwca 2020 roku, 22 roku. Matka Boża Nadziei, do której ciągle przychodzę, która spełnia wszystkie dane obietnice. Prosimy Cię dzisiaj w imieniu wszystkich kapłanów, którzy zostali zamęczeni za wiarę katolicką, o wstawiennictwo, wrócenie mszy świętej trydenckiej do kościoła na ulicy Wronieckiej, wszystkich kościołach katolickich świata. Dzisiaj jest 80 lat, jak pan Kazimierz Piechocki uciekł z Oświęcimia. Jesteśmy w Hamburgu, w mieście, skąd działali ci, którzy to wszystko organizowali. Jest to miasto niezwykłe, miasto Maryi, Królowej Polski, miasto świętego papieża Benedykta V, który zmarł na wygnaniu w Hamburgu 4 lipca 1965 roku. Zmarł 4 lipca, a 4 lipca urodził się święty Celestyn V. Było to miasto rzymskie, rzymskiego księstwa, rzymskiego rajsiu. Cesarzem był duchno króla Jana III Sobieskiego, koronowany przez swojego brata we Frankfurcie nad Menem. Miasto, gdzie Boża opatrzność za przyczyną siostry Faustyny mnie przeprowadziła. A dzisiaj patronuje nam ksiądz pan Kazimierz Piechocki z nieba. Oczy. 15 grudnia 2017 roku w Tczewie. Tczew założony przez pradziadka polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej. Wybudowali osadnicę z Hamburga i z Lübeck. Dlatego też otrzymał prawa libeckie 18 czerwca 1260 roku. Mój tato, apostoł Bożego Miłosierdzia, opowiadał mi, jak podczas wojny jako polski żołnierz musiał ukrywać się w Tczewie pod mostem, a był absolwentem seminarium Marianum w Pelplinie, gdzie również był wychowywany ksiądz Bolesław Piechowski, bliski krewny Kazimierza Piechowskiego. Z katolików, Polaków, Niemców, Francuzów skazali na śmierć. Bóg miłosierny wszystko widzi. Dziękujemy za wszystkie łaski, które otrzymujemy. Przypominam sobie pierwszy, jak poznałam pana Kazimierza Piechockiego w audycji w Radiu Maryja. Nie budźcie bestii w człowieku. Byłam wtedy w Dachau. A w Dachau był pan Bogumił Sojecki, który mówił tam w Oświęcimiu. Był pan Bogumił Sojecki, gdzie został zamęczony jego brat. Byłem w Oświęcimiu wielokrotnie. Tam w Oświęcimiu została zamordowana moja ciocia, która widziała, wygląda tak jak ja. Urodzona 21
1908 roku, kiedy urodził się również tego samego dnia święty kapłan. Zamęczony w straszny sposób o Święcimiu. Nie ma prawdy o Święcimiu. A przecież ta historia się skończyła 12 kwietnia w 1947 roku, kiedy Matka Boska ukazała się w Rzymie. Zapowiedziana 12 kwietnia w 1937 roku Luigi Sinapi. Było to w 20. rocznicę 12 kwietnia w 1917 roku, kiedy w Monachium zmarł nagle nuncjusz papieski. Po powrocie do rezydencji biskupy i obecny przy tym kardynał Franciszek również zmarł. Święcił na kapłana w 1913 roku księdza Neuhäuslera, który urodził się przy Dachau, 150. rocznicę śmierci kardynała Jana Teodora, wnuka króla Jana III Sobieskiego. Jezu, ufam Tobie. Nie ma prawdy. Dlatego nie kocha się Boga, bo nie znają ludzie prawdy. A ja Bogu dziękuję za umocnienie przez modlitwę księdza Michała Woźnickiego i za naszego księdza Klausa Wozaka, kapłana, który nigdy nie odprawił nowej mszy świętej. Na dworzu pada, a tutaj Matko Boża, jestem razem z Tobą, Matką Bożą Nadziei. Dziękuję Ci za wszystkie łaski, pamiętając 11 lutego 2000 roku, kiedy przybiegłam tutaj z prośbą o pomoc. Zaprowadziłeś mnie do Lourdes, do Lisieux, do mojej świętej Tereski, a w Lourdes rocznicę ślubu mieliśmy pod górą świętego Józefa. Nie pamiętam, jak przyszłam tutaj do Ciebie i Cię zobaczyłam, Matko Boża. To było mi smutno, że nie umiałam podziękować, że nie wiedziałam. Dziękuję Ci, Matko Boża. A potem po latach spotkałam tutaj Maksymiliana. Spytałam, kiedy się urodził. 11 lutego 2000 roku, właśnie w tym dniu, kiedy Ciebie o pomoc prosiła Matko Boża. A dzisiaj proszę Cię, Matko Boża, nadziei, w imieniu naszego kochanego Pana Kazimierza Piechowskiego. Był niezwykły, ukochany nasz człowiek. Kochał wszystkich i bardzo chciał prawdy. Bardzo cierpiał. Jako oszukano. Tak chciał pomocy dla wszystkich. A to, co oni robią, to jest przestępstwo. Tak jak się skarżył nasz Pan Bogumił Sojecki. Miał 102 lata. Jak odszedł do nieba. 102 lata, ile miłości do ludzi. A przecież został zamęczony jego brat. Aresztowany 8 września 1939 roku w Gdańsku. Uczeń Bronisława Komorowskiego, świętego księdza Bronisława Komorowskiego, który się urodził miesiąc po Adolfie, 25 maja. W 1889 roku, w drugą rocznicę urodzin ojca Pio, jego urodziny 25 maja
kiedy zaczął swoje występy Adolf, malując wcześniej piękne obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus. Oszukano świat, oszukano Kościół, oszukano katolików. Matko Boża Nadziei, dzisiaj w tym szczególnym dniu, tak ważnym dla Pana Kazimierza, staw się za nami. Matko Boża Nadziei, Ty wiesz, tak bardzo bym pragnęła, żeby nasze rodziny były ochronione i żeby były zdrowe. I żeby nasze wnuki były radosne, nasze dzieci też. A tutaj naokoło jest kłamstwo. Bo nie ma Eucharystii, bo nie ma świętych kapłanów. Prosimy Cię, Matko Boża, za biskupa. O świętych biskupów. Za księdza Jacka Bałęby jako biskupa, o umocnienie księdza Michała Woźnickiego w jego walce.